Takie rzeczy. Jaskółki, wszędzie jaskółki. Jak widać, mamy słoneczny dzień. I popatrzmy trochę na technikę tutaj. Idzie mocą, nie? Muszę go przedmuchać kiedyś. Dzisiaj go przedmuchamy. No i teraz jest akcja dokończenia tego gównianego ściągacza, kurde. Bo trzeba to skończyć jakimś sposobem, żeby to było już, kurde, wiecie. Problem, żeby był z głowy. I teraz tak, znalazłem 11 kulka. Tako. Ona tu wejdzie elegancko, bo tu jest 12. Tylko muszę jeszcze głębiej otwór wywiercić, bo... Bo wiecie, musi być troszkę głębiej. Dobra, pomówmy. Kulka tam elegancko się schowie. A ta szpica zrobię z tego, mam tu taki kawałek prynta z nierdzewki, takiej twardszej. Tak to wygląda w środku. I zaraz to, kurde, zobaczymy, co to z tego będzie. Posłuchajcie teraz, jak wchodzi na obroty, kurde. Jak idzie mocą. Muszę go przedmuchać, wiesz? Ty, kiedyś go odmuchał ostatnio. Dmucham codziennie. Dmucham codziennie. Nie, ale o tym, no tu już trochę się tak tyn, ale to jeszcze grubo ciepło daj. Taki krzywy, kurde, bumerang, ale to nie szkodzi, bo ja tylko potrzebuję kawałeczek z niego. Także, tylko to jest 13. Muszę to jeszcze przetoczyć, pierwieństwo. Ale on wchodzi na obroty. Słońce fajnie świeci. Mocno wchodzi na obroty ten. Tu jest, powiedzmy, ten oryginał. To mniej więcej coś tak w tym rodzaju będzie. Zobaczyć, jak to leci. Kurde, skubaństwo. No, leci dość dobrze. Teraz tak. Najpierw to przetoczymy na 13, na 12, bo tamten otwór jest 12, czyli muszę zjechać poniżej 12, tak z dyszka, czy coś takiego. Myślę, że tyle wystarczy, jeżeli chodzi o długość. Ale tu jeszcze mamy za dużo, my jeszcze mamy tutaj 12 potrzebuję. Jeszcze 3 dyszki za dużo, plus ta tolerancyjna. Ale słońce mocno świeci, tamten wchodzi, kurde, na obroty. Tu mamy 9, powinno być, kurde, dobrze. Jeszcze, kurde, jeszcze. Jak ja to mierzył, kurde? A nie, my to 13 dopiero mamy. Thank you.
produkował długi wiór. Ta-ra-ra-ra-ra. Dobra, jeszcze. Bo ten... Bo ściągacz bez szpicy to wcale już nic nie daje, nie? Teraz by już powinno prawie być, ale to jeszcze nie będzie. To jeszcze, bo... To jest jeszcze za ciasno. Bo się taki grzybek zrobi poprzez naciskanie też. Dlatego to musi mieć... Elegancko, nie? Teraz trzeba tak wrzucić to do środka i sprawdzić ten sprawdzić. Jarek jedzie, zawiózł tam słoma do Wild Parku. Wild Park to jest taki dziki park, bo tam zwierzyna jest, kurde, też jeszcze. Teraz tak, tu idzie kulka, to idzie do środka i to obcinamy kontówką i tu trzeba wytoczyć jeszcze szpicka. Obcinamy. Patrzcie. Jarek będzie na miotle lotał. Kurde, na miotle będzie furgą. Dobra, tu mamy kulka w środku. Tu żem sobie już zaznaczył ta, jak to się nazywa, ta głębokość. I teraz, kurde, jest kwestia tylko zrobienia szpicy i trochę to muszę przetoczyć jeszcze pierwieństwo.
co jak pierun. Jak pierdol. Nie? No, jeszcze nie widziałem. Jeszcze nie widziałeś? Ale widzowie patrzą na perspektywę. To teraz trzeba to kurde jeszcze do tokarki zapodać. I troszkę tu taki brzeg, kurde, zrobić, wpakować się czymś tympym, żeby to tak zagnieść. Będzie trzymać. Miodzio. No, to się obraca i wszystko jest dobrze. Można składać. Jeden klamor ogarnięty.
Jeden klamor ogarnięty.